Dawid, ostatni konkurs tegorocznego Pucharu Świata za nami. Zadowolony z tych ostatnich skoków? No myślę, że nie ze wszystkich, bo tak od początku jakby nie do końca sobie tutaj radziłem na tej skoczni. Co myślę, że się wzięło z tego, że jeszcze jakiegoś wielkiego doświadczenia nie mam na mamutach i tak powoli dopiero zbieram. Ale dzisiaj te skoki już były takie przyzwoite. Nie było jakichś tam ruchów niepotrzebnych w powietrzu. W miarę czysto się mi leciało, także z tego jestem zadowolony przede wszystkim. Jeszcze gdzieś to tam na progu jakieś drobne błędy na pewno są, bo nie chciało to tak lecieć bardzo daleko. Ale ogólnie myślę, że mogę być zadowolony z tych skoków. Właśnie w ogóle nie spodziewałeś, że będziesz miał szansę jeszcze startu tu dzisiaj? To znaczy, wiedziałem, że ta szansa gdzieś tam jest, ale właśnie brakowało jednego zawodnika cały czas, który by nie startował z tej 30 czołowej. I no niestety się tak stało, że muszę powiedzieć niestety, bo ten wypadek nie był jakby niczym przyjemnym i szkoda chłopa po prostu. Ale no dzięki niemu mogłem dzisiaj skakać. No i cóż, no tak to trochę niefajnie wyszło, ale cieszę się z tego, że miałem szansę skoczyć. Z całego sezonu zadowolony? Myślę, że jak najbardziej, bo te skoki jakby cały czas gdzieś tam szły w dobrym kierunku. Może to nie był jakiś, nie byłem cały czas w jakiejś optymalnej formie, zdarzały się gorsze, słabsze konkursy, ale ogólnie tych punktów trochę nazbierałem w Pucharze Świata, co wcześniej się mi nie udawało, także z tego jestem przede wszystkim zadowolony. No to dziękuję, Dawid, i życzę udanych mistrzostw Polski. Nie dziękuję.